Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić fantastyczną marynatę do zwykłych, zwyczajnych schabowych. Otóż będziemy potrzebować miód, paprykę, ostrą, sól i 4 ząbki czosnku. Przechodzimy do marynowania naszego mięska. Mam tutaj 5 kotletów, wcześniej umytych, już nawet troszkę jeszcze wody zostało, ale to nie szkodzi. Solimy kotlety. Będziemy jeszcze jutro je przyprawiać, ale i tak musi się przegryźć, także papryka, dosyć sporo ostry, bo ona będzie słodko-ostry smak. Potrzebujemy do tego porządną, dużą łyżkę miodu. Tak, łyżka miodu. I 4 ząbki świeżego czosnku. Które przeciskamy przez praskę, żeby wydobyć ten najlepszy smaczek. Ok, już jest wszystko zrobione. Musimy to wszystko ładnie połączyć, nasmarować mięsko, żeby każdy jeden się dostał. Przekładamy sobie do jakiegoś małego naczynia. Kiedy już będzie dokładnie wymieszane. Jeszcze tak można. O. I w ten oto sposób już mamy gotowe. Przelewamy jeszcze całą tą. I przekładamy na całą noc do lodówki. Wczoraj wykonaliśmy marynatę do mięska. Będziemy przystępować do dalszej obróbki. Potrzebujemy dodatkowo jeszcze do tego 2 jajka. Które musimy tak sobie rozwiązać. I wlać do naszego mięska. Kolejnym składnikiem, jaki potrzebujemy, jest mąka kukurydziana. Dodajemy 2 łyżki mąki kukurydzianej. I teraz musimy to zrobić najlepiej ręką. Najwygodniej połączyć wszystkie składniki. Bardzo silnie rozgraliśmy olej, więc wykładamy nasze mięsko. I smażymy po kilka minut z każdej strony. Sprawdźmy, jak wyglądają te jeszcze blady. Przekładamy i zobaczymy taką złotą powłokę. Nam się połączyły. Fantastycznie pachną, a jeszcze lepiej smakują. Jest to troszkę inna wersja naszych zwykłych schabowych. Dołożyłam tutaj, bo zrobiło się miejsce. Nasze kotleciki są już dosyć gotowe. Spójrzcie na tego, jaki piękny lumiany. Mięciutki. Soczyste po przekrojeniu. Wygląda i smakuje znakomicie. Proszę, spójrzcie tylko, rewelacja. Najlepiej smakuje.
smakuje z jakąś dobrą sałatką domową, surweczką i ziemniaczkami z wody, z koperkiem, najlepiej młodymi. Życzę smacznego i do zobaczenia w następnym programie. Pa!